Nadarzyn stolicą polskiego rolnictwa, przynajmniej na te kilka dni. Proszę powiedzieć, czemu Krajowa Rada Izb Rolniczych się tutaj wystawia, no i dlaczego żeście wybrali tą lokalizację? No, jeżeli się odbywają gdzieś targi rolnicze, to wszędzie tam akurat jesteśmy, tam gdzie jest rolnik, bo my jesteśmy akurat rolnikami, to nie my wybieramy miejsca, a wybierają imprezy. Dobrze, a kilka słów o tych targach. Targi są bardzo dobrze, bo są w centralnej Polsce, bardzo dobrze właśnie usytuowane, o bardzo dużym kapitale w sumie, bo jest bardzo dużo hal wystawienniczych, więc możliwości rozwojowe są tutaj ogromne. W żadnym miejscu w Polsce nie ma 45 tysięcy hektarów pod dachem i dostęp, położenie przy autostradach, przy lotnisku blisko. Sądzę, że to się w przyszłości, chciałbym, żeby to się stało w przyszłości takiego wizytówką jak targi w Hanowerze, gdzie przyjeżdżają kupcy z całego świata. Nie tylko handlują maszynami, ale technologiami, handlują artykułami. I sądzę, że to się to stanie i życzę tym targom, żeby się to stało. Dobrze, że właściciel zainwestował w to i chce to właśnie akurat rozwijać. Super, a co dzisiaj pokazujecie? Piknik owocowo-warzywny i co jeszcze? Dzisiaj nasz punkt to polega na tym, że rolnicy pytają się o wiele rzeczy. Urozmaicamy to w ten sposób, że organizujemy piknik zbożowy, który jest promocją owocowy, który jest promocją różnych warzyw, owoców w ramach funduszu to promocji, ale jest to też miejsce takie, że rolnicy mogą przy okazji, jak pytają o coś, mogą zdegustować, coś sprawdzić i nie tylko, bo mogą to robić mieszkańcy Warszawy, miasta. Sądzę, że takie połączenie targu przy dużej aglomeracji miejskiej to na pewno będzie sukces, bo nawet to miasto przyjeżdża często, zwłaszcza na weekend, teraz nie ma co za bardzo robić, bo jest to pogoda i aura niezbyt sprzyjająca, śnieg albo deszcz, w telewizor się nie da cały czas patrzeć, po supermarketach latać też się może znudzić, a tu jest coś innego, to wracamy czasami, ci ludzie z miasta do swoich to korzeni, skąd kiedyś tam wyszli ich ojcowie czy oni sami, mają tutaj okazję do zobaczenia różnych potraw, takich regionalnych, zobaczenia, w którym to kierunku i rolnictwo idzie. Jest szereg konferencji również takich, gdzie można pogłębić swoją wiedzę, innowacyjnych rzeczy, różnych, wiele, wiele rzeczy. Dobrze, i kilka słów o konkursie, którego finał wczoraj się odbył. Mówię tutaj o rolniczce roku. No jest takie modne słowo dzisiaj, innowacyjność. Chociaż innowacyjność to może słowo nie jest takie stare, ale innowacyjność była zawsze, bo gdybyśmy nie byli postępowi i innowacyjni, to pewnie dzisiaj latalibyśmy dzidą i polowali na zwierzęta, a dzisiaj innowacyjność idzie cały czas, postępie, zwiększamy plony, zwiększamy wydajności zwierząt, szybsze przyrosty, mamy większą wiedzę, wiemy co potrzeba to roślinie, co potrzeba zwierzętom, jak je karmić i to jest tam właśnie cały szereg otoczki innowacyjnej produkcji rolnej, ale oprócz tego innowacyjność w przetwórstwie, wymyślamy cały czas nowe potrawy, różne sposoby zarządzania nowoczesnym akurat rolnictwem precyzyjnym, wiele szereg zadań, które chce robić i my wiemy, że tą innowacyjność tak naprawdę na wsi to tworzą to kobiety, chociaż te laury zawsze spadają na mężczyzn, bo ten mężczyzna jest zawsze wypychany do przodu. Jest niby tą głową, ale ta szyja jest bardzo ważna, bo jest skierowana we właściwym miejscu, to kieruje głowę i każe patrzeć w to właśnie miejsce. Super, pięknie powiedziane. Dziękuję ślicznie. Dzięki, wujku.